Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stającym się podobny do ludzi. W zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu wieków. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Dwa dni przed Paschą i świętem Przaśników arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili: tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego. Oburzali się, mówiąc między sobą: po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I przeciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł: zostawcie ją. Czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Lecz mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła. Już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z 12, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jakby go wydać. W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa jego uczniowie: gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z 12. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Ten, który jest ze mną.
zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: czyżbym ja? On im rzekł: jeden z dwunastu, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł: wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane: uderzę pasterza, rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł mu Piotr: choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Odpowiedział mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, dziś, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał: choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. I wszyscy tak samo mówili. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co ty. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć. Przyszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto zbliża się mój zdrajca. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami, wysłana przez arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak: ten, którego pocałuję, to on. Chwyćcie go i prowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi. I pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza
uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus rzekł do nich: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pochwycić. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście mnie. Ale pisma muszą się wypełnić. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i bez odzienia uciekł od nich. A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani i cała wysoka rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak on mówił: Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu 3 dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie: Czy ty jesteś Mesjaszem, synem błogosławionego? Jezus odpowiedział: Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego z obłoków, z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: Prorokuj. Także słudzy bili go pięściami po twarzy. Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się, przypatrzyła mu się i rzekła: I tyś był z Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: To jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: Na pewno jesteś jednym z nich. Jesteś także Galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: Pierwej, nim kogut 2 razy zapieje, 3 razy mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cała wysoka rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają.
Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: ukrzyżuj go. Piłat odparł: co więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplutłszy wieniec ściernia włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać: witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufa, który wracał z pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony: król żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo pisma: w poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: ej, ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i ocal samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili: innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
a zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między innymi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome. Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Pod wieczór już, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie go złożono. Oto słowo Pańskie. Panie Chryste, rozważmy przez chwilę usłyszane Boże Słowo. Jednemu w Trójcy Władcy Ziem, niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Gorzkie żale przybywajcie w serca nasze, przenikajcie w serca nasze, przenikajcie. Rozpłyńcie się na źrenice, poczcie smutnych łaskrynice, toczcie smutnych łaskrynice. Słońce, gwiazdy omlewają, żałobą się pokrywają.
przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. Z tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił. Prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie. Przemówi.
już nasze ostatnie spotkanie podczas tegorocznych gorzkich żali. W planach były trzy mowy pożegnalne Jezusa. Skończyliśmy pierwszą. Pan Bóg chce, żeby dialog z nami pozostał żywy i chce kontynuować w takim razie ten dialog, wprowadzając nas tym słowem w czas Paschy. I zachęcam do tego, żeby do tych rozdziałów 14, 15, 16 Ewangelii według świętego Jana wracać też w czasie Zmartwychwstania Pańskiego, już rozważając je w tym kluczu, jaki otrzymaliśmy podczas tych nabożeństw. Bo to są słowa dla człowieka żyjącego po zmartwychwstaniu. To są słowa, które pozwalają nam budować żywą, bliską relację z Jezusem Chrystusem, umęczonym i zmartwychwstałym Panem. To są słowa, które pozwalają nam dostrzegać owoce zbawienia i czerpać z nich życie w ciągu naszego ziemskiego biegu życia tutaj na ziemi. Można powiedzieć, że otwierają nam oczy na obecność tego rajskiego drzewa życia pośród nas. I przez łaskę Bóg pozwala nam sięgnąć po ten owoc z drzewa życia, aby kosztując tego owocu budować swoje życie, budować bliskość z Nim. Dziś obraz, który myślę w jakiś sposób nam zepnie wszystkie poprzednie kazania i utrwali to słowo też przez to, że zapisze się bardzo mocno w naszej wyobraźni. Obraz, którego Jezus używa na rozpoczęcie drugiej mowy. Ja jestem szlachetnym krzewem winnym, a mój Ojciec jest gospodarzem. Jeśli jakakolwiek gałązka we mnie nie wyda owocu, usuwa ją. A każdą, która owoc wydaje, oczyszcza, aby jeszcze obficiej owocowała. Wy już jesteście czyści dzięki nauce, którą wam przekazałem. Wytrwajcie we mnie, jak ja w was. Jak gałązka sama z siebie nie może wydać owocu, chyba że trwać będzie w krzewie winnym, tak i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy gałązkami. Gdy ktoś trwać będzie we mnie, a ja w nim, taki wyda owoc obfity, bo beze mnie nic nie jesteście zdolni uczynić. Jeśli ktoś we mnie trwać nie będzie, jak taka gałązka odpadnie i uschnie. Zbierają je i wrzucają do ognia i palą się. Jeśli we mnie będziecie trwać, jeśli moje słowa w was będą trwały, to poprosicie o cokolwiek zechcecie i stanie się wam. Mój Ojciec przez to będzie doznawał chwały, że obfity owoc będziecie wydawać i tak będziecie dla mnie uczniami. To ostatnie zdanie, którym można powiedzieć, kończymy rozważanie tekstu Ewangelii Jana podczas kazań pasyjnych, jest klamrą, która nas odsyła do pierwszego spotkania, do patrzenia na chwałę Boga. W Jezusie Chrystusie objawia się chwała Ojca. Mówiliśmy, przez co się objawia. Przez Jego miłość, przez Jego miłosierdzie, które się przed niczym nie cofa. I Jezus zapowiada czas po zmartwychwstaniu, kiedy chwała Ojca ma się nadal objawiać przez tych, którzy trwają w Chrystusie. I to jest misja, którą jako chrześcijanie, jako ci, którzy żyją, czerpią życie ze zmartwychwstania Chrystusa, mamy realizować, bo zobaczcie, że cel, jaki sobie stawiamy, nadaje kierunek naszym działaniom, wyznacza kryteria naszych decyzji. Jeśli nie mamy celu przed oczami wyraźnego, to działamy na oślep. Raz kierowani emocjami, innym razem jakimiś przemyśleniami, trzecim razem
czyjąś opinią się kierując. I wybieramy w sposób przypadkowy. I żyjemy w ciągłym zamęcie, w jakiejś pustce, smutku. Mając wyraźny cel, możemy badać, czy nasze decyzje, czy nasz sposób bycia jest realizacją tego, do czego Bóg nas zaprasza, żeby nasze życie stało się objawianiem chwały Boga, ukazywaniem Jego chwały tu na ziemi. I wiemy już, przez co ma się to dokonywać. Zobaczcie, że to przykazanie, które Jezus odnawia, daje nowe, pojawia się w tych mowach jak refren. Abyście się wzajemnie miłowali, nie w sposób przypadkowy, nie w taki sposób, jak wy rozumiecie miłość. Nie tak, jak się tego nauczyliście w relacjach ludzkich. Ale tak, jak ja was umiłowałem. To jest nowość tego przykazania. Że miarą miłości od tego momentu jest krzyż Jezusa Chrystusa. Miarą miłości dla chrześcijanina jest gotowość do oddania swojego życia za innych. Podczas wojny grupa sowieckich żołnierzy wdarła się do stodoły na terenie Związku Radzieckiego i znalazła tam setki ludzi zgromadzonych na modlitwie. Powiedzieli do nich: pogwałciliście sowieckie prawo. Modlitwa jest zakazana. Macie 5 minut, aby opuścić stodołę. Pozostałe osoby, które tego nie zrobią, zostaną, będą się modliły dalej, zostaną rozstrzelane. Stodołę opuściły tylko 2 osoby. Sowieccy żołnierze odrzucili broń i powiedzieli: my też chcemy zostać chrześcijanami. Chcieliśmy tylko mieć pewność, że wy naprawdę jesteście chrześcijanami. To jest to, co przyciągało zawsze ludzi do wspólnoty Kościoła. Zobaczenie w drugim człowieku, jak przez życie człowieka objawia się chwała Boga. Jak przez życie człowieka objawia się Jego miłość, która jest godna do oddania się aż po całkowite wyniszczenie. To pociągało i było od zawsze znakiem autentyczności. I od razu może pojawiać się wątpliwość, czy ktokolwiek z nas jest zdolny do takiej miłości. Czy ktokolwiek z nas jest w stanie tą miłość swoim życiem zrealizować. I dalej w tej mowie usłyszelibyśmy słowa: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. W kontekście tych słów myślę, że odpowiedź jest jasna. Skoro Bóg jest tym, który wybiera, to znaczy, że jest w tobie ta siła i zdolność do kochania taką miłością. Bo wybranie dokonuje się przez miłość Chrystusa. Przez to, jak On poznaje prawdę o tobie. Mówiliśmy tak o Duchu Paraklecie. Właśnie po to nam jest ta bliska relacja z Duchem Świętym, który odkrywa naszą prawdziwą wartość. Daje nam to spojrzenie miłości najpierw na siebie, żebyśmy tą miłość mogli zanieść braciom. I tu dochodzimy do sedna. W swojej mentalności dlatego trzeba pozostać uczniem. Chcąc naśladować miłość Chrystusa. Jeśli chcesz, żeby twoje życie było nieustannym objawianiem chwały Boga wobec świata, to trzeba się liczyć z 2 postawami. Naszą osobistą, czyli bycia gotowym się uczyć zawsze, przez całe swoje życie, czyli zakładamy, że nieraz nam noga się powinie i nam nie wyjdzie, ale gotowość do uczenia się to gotowość właśnie do powstawania, podejmowania z gorliwością tego dzieła na nowo.
I druga postawa, z jaką możemy się zetknąć, to postawa świata wobec uczniów Chrystusa, wobec tych, którzy zaczynają dostrzegać nowość tej miłości, chwałę Boga, która się objawia. Postawa odrzucenia, postawa poniżenia. Jezus to uczniom też zapowiada. Nie łudźcie się, że jeżeli mnie świat tak potraktował, odrzucił, wyśmiał, to z wami postąpi inaczej. Dopiero można powiedzieć o autentycznym przeżywaniu miłości Chrystusa, objawianiu swoim życiem Jego chwały, kiedy spotkamy się także ze sprzeciwem. Gdyby wszyscy nam przyklaskiwali, potakiwali głowami, to coś jest nie tak. Dopiero kiedy ta miłość wywołuje jakiś sprzeciw, to dopiero wtedy staje się bezkompromisową. Dlaczego taką reakcję jest w stanie wywołać? Widzimy w wydarzeniu dzisiejszej niedzieli, w niedzielę palmową, chwała Jezusa, wszyscy klaszczą, potakują, a za kilka dni te same osoby będą krzyczały precz, ukrzyżuj. Tak łatwo przejść od niedzieli palmowej do Wielkiego Piątku też naszym życiem, nam samym i także innym. Dlatego tutaj jest ważne właśnie to spojrzenie na to, żeby zapatrzeć się w Chrystusa, odkrywać prawdę Jego chwały, prawdę Jego miłości i swoim życiem ją głosić. I co świat dostrzega, dlaczego krzyczy, dlaczego woła precz? Z tego samego powodu, co ci, którzy wystąpili przeciwko Jezusowi. Przyzwyczaili się do bycia niewolnikami. Ułożyli się ze swoim okupantem. Pogodzili się z tym, że są niewolnikami i poszli na kompromis. I zobaczcie, pojawia się Jezus, który głosi wolność i nagle powstaje ryzyko, że świat, który sobie zbudowali, za chwilkę runie. Tak wiele osób dziś pogodziło się z grzechem. Tak wiele osób zagłuszyło swoje sumienie, mówiąc, tak, zgadzam się na to, nie mam siły walczyć, wolę być niewolnikiem. Jeżeli usłyszą i zobaczą Boga, który działa znaki, Boga, który przynosi wolność, to nagle rodzi się sprzeciw, bo ich świat za chwilkę może runąć. Stąd prawdziwa, autentyczna miłość, naśladująca miłość Chrystusa będzie rodziła sprzeciw i niepokój u wielu. Druga rzecz to, skoro mamy być uczniami, to wydaje nam się, że to jest jakaś postawa podporządkowania się, bycia mniejszym. I dlatego bardzo szybko z niej wychodzimy. Chcemy być najmądrzejsi, chcemy prawdę o świecie, o życiu posiadać, być jej właścicielami. Zanim zacząłem chodzić do szkoły, a tego bardzo nie lubiłem, to myślałem do pewnego momentu, że H2O to nazwa jakiegoś zespołu rockowego. Dopiero na chemii dowiedziałem się, że to jest wzór chemiczny wody. I bycie uczniem, pozwolenie na przekazanie sobie jakiejś prawdy, wprowadziło mnie w wiedzę, w prawdę, w prawdziwe przeżywanie rzeczywistości. Bycie uczniem Chrystusa otwiera nas na prawdę, na prawdziwe przeżywanie rzeczywistości. Zobaczcie, Jezus podaje diagnozę, dlaczego te winorośle odpadają od krzewu. Nie poznali Ojca. Nie trwają we mnie, bo nie poznali Ojca. Dlatego tak ważne jest nasze osobiste staranie się o świętość, o właściwe naśladowanie miłości Chrystusa. Żeby przez Twoje życie, bardzo konkretnie, przez Twoje życie ktoś mógł poznać Ojca.
i zapragnąć czerpania życia z Niego. Zobaczcie, jak dwie różne perspektywy. Życie zaszczepione w Bogu, które ciągle z Niego czerpie, które sprawia, że nigdy nie pozostajemy w osamotnieniu, w opuszczeniu. Zawsze soki nie są z nas. Możemy być bezsilni w wielu sytuacjach, a przecież jako latorość czerpiemy sok z pnia, nie z siebie, nie z liści. My możemy być bezsilni, bo Bóg jest mocny, bo Bóg daje życie. A co z tymi, którzy się od Niego odetną? Doświadczenie bezsilności, coś, co łamie życiowo, staje się ogniem, który spala. Wyniszcza całkowicie. Dwie perspektywy przeżywania życia tu na ziemi. Jeżeli trwa się w Bogu, to jest perspektywa nieustannego życia. Życia wiecznego. A perspektywa w oderwaniu od Chrystusa, człowiek jest świadomy, że przyjdzie ten moment spalenia, unicestwienia, więc to jest życie, które dąży do wyniszczenia. Ile można żyć z taką perspektywą, że wszystko, co robię, o co się staram, i tak nie ma sensu, i tak się kiedyś zniszczy, przestanie istnieć. I trzecia rzecz, która myślę jest istotna, to ciągłe dążenie dziś ludzkości do takiego znieczulenia psychicznego, duchowego, wyrzucenia z siebie wszelkich napięć. Człowiek dziś dąży i stan zdrowia widzi w sobie, że o, nagle będzie taki spokój, płaska linia, wiecie, czego symbolem, jak na aparaturze medycznej jest płaska linia. Śmierci. Jak nie ma żadnych impulsów, to jest śmierć. I to myślę, że jest wymowny obraz. Napięcia zawsze będą, chociażby z tego powodu, że to, co duchowe, będzie nas ciągnąć w jedną stronę, a to, co cielesne, w drugą. I z tego samego już wynikają napięcia. Tylko trzeba nauczyć się właściwie je przeżywać, nauczyć się wybierać, zdać sobie sprawę z tego, że nie wszystko muszę wybierać, co mi życie podsuwa. Że nie wszystko przyniesie mi radość. To co święty Paweł do takich słów dojrzał po długim czasie swojego życia. Wszystko mogę naprawdę, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. I wcale nie chodzi o to, żeby wyrzucić wszystkie te napięcia, tylko nauczyć się rezygnować z czegoś i wybierać. I w tym oczyszczaniu, tym co oczyszcza nasze życie, Jezus podpowiada w tym obrazie winnego krzewu, jest Słowo. Bóg oczyszcza winną latorośl przez swoje Słowo. To ono jest odpowiedzią, jest pomocą w wyborze tego, co nas zbuduje, co da życie, a odrzuceniu tego, co sprawi, że oderwiemy się od krzewu i uschniemy, bo będzie tak, na przykład za dużo liści, za ciężkich gąska i się urwie. Niech ten obraz krzewu winnego pozostanie w nas na ten czas świąteczny i trwajmy przez te dni Paschy Chrystusa przy Nim, patrząc też na swoje życie, czy swoim życiem jesteśmy włączeni w Chrystusa. Czy trwamy w krzewie winnym i z Niego czerpiemy dla siebie życie. Amen. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych spraw ustąpi czas. Co trac mysłów niepojęte, niech zupełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi od po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu cięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.
Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.